Pani dyrektor, jest mi niezmiernie miło w imieniu naszych abonentów, którzy przyłączyli się do internetu w ostatnich 2 miesiącach, czyli sierpniu i wrześniu, w ich imieniu przekazać Państwu ten bon, który symbolizuje karmę, która w najbliższym czasie do Państwa trafi. Bon przekazany schronisku przez przedsiębiorstwo Promax opiewa na blisko 2,5 tony suchej karmy dla zwierząt. Tyle udało się zebrać od początku sierpnia. Wtedy bowiem ruszyła akcja. Najpierw powstał pomysł naszej nowej kampanii reklamowej, naszych usług telekomunikacyjnych, czyli telewizji, internetu, gdzie był piesek i kotek oraz hasło lepiej razem niż osobno. W nawiązaniu do tego pracownice działu marketingu wymyśliły, żeby nakarmić zwierzaczki. Skontaktowały się z panią dyrektor schroniska i zaczęła się nasza współpraca. Akcja ta charytatywna ma pomóc zwierzakom, ale tak naprawdę to w sumie nie my pomagamy. To pomagają wszyscy ci, którzy podłączają się do internetu i to oni tak naprawdę płacą za tą karmę i w tej chwili bardzo im dziękuję za to. Teraz w schronisku przebywa 170 psów. Karma jest tu na wagę złota. W ciągu dnia schodzi jej około 60 kg. Zimą znacznie więcej, nawet 90 kg na dzień. Bardzo nam jest potrzebna ta karma ze względu na to, że zbliża się zima i pieski teraz będą dostawały 2 razy dziennie jedzenie, więc na pewno nam tej karmy będzie potrzebna o wiele więcej niż dotychczas. Akcja przedłużona została do końca października, stąd każdy, kto chce wesprzeć schronisko, ma jeszcze szansę to zrobić. Każdy abonent, który przyłączy się do internetu, kupuje 5 kg karmy. To jest taki dosyć pokaźny worek. Podobieczni schroniska są wdzięczni i czekają na pierwszy transport karmy. To, co udało się zebrać dzięki abonentom przedsiębiorstwa Promax, do tej pory to gwarancja pełnej miski przez ponad 2 miesiące.